Po co był Izrael? Brzmi to pragmatycznie trochę, ale dodajmy, po co jest Kościół? Czy po to, żeby celebrować własną tożsamość, żeby ją cyzelować i nią błyszczeć w tym świecie? Nie, Kościół ma się rozpuścić, tak jak też Izrael miał się rozpuścić w swojej służebności, aby cały świat, wszyscy ludzie mogli odkryć Boga. I straszną jest rzeczą, kiedy my tracimy ze świadomości tę służebną naszą rolę, kiedy chcemy żyć dla samych siebie, zamiast być tymi, którzy pomagają, aby w tym świecie prawda o Bogu stała się dostępna dla każdego człowieka.